Witam Was, bracia, siostry, bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy razem skupić się teraz wokół Bożego Słowa. Kochani, wiem, że Boże Słowo jest tym, co wzbudza w naszych sercach wiarę i potrzebujemy wiary, aby przyjąć z kolei to Boże Słowo. Dlatego, że bez wiary nie potrafimy niczego wziąć od Boga. Halleluja. I wierzę, że Pan dzisiaj chce na nowo pokazać nam siebie, kim On jest dla nas i żebyśmy mocniej i bardziej zapragnęli Jego. Ja dzisiaj chciałbym zatytułować swoje kazanie Zaspokojone pragnienie. I przeczytajmy Ewangelię Jana na początek od 7 rozdział, 37 wiersz i 30 do 39. W ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy mieli w niego uwierzyć, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I drugi fragment z Ewangelii Jana również, z 4 rozdziału, z 13 do 14 wiersza. Odpowiedział jej Jezus mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Kochani, dzisiaj w ten upał każdy z nas tęskni za wodą i chętnie sięgamy po wodę, aby zaspokoić pragnienie naszego serca. Ja również mam wodę tutaj, bo przypuszczam, że nieraz skorzystam, ale Pan Jezus mówi nam o tym, że On ma wodę, która sprawi, że nigdy nie będziemy więcej pragnąć. Nigdy nie będziemy ciągle jej potrzebować, żeby zagasić nasze pragnienie. Ale tą wodę, którą się napijemy, stanie się źródłem wody wytryskującej. My staniemy się źródłem, nie potrzebą, ale źródłem wody wytryskującej dla innych. To jest niesamowite, bracia i siostry, że Pan Jezus oferuje coś, co stanie się źródłem, coś, co nie będziemy musieli jak gdyby zaspokajać samych siebie, ale coś, przez co inni będą zaspokojeni. Mówił tutaj konkretnie o Duchu Świętym, o tej wodzie, która miała trysnąć. I czytamy również w Izajaszu, cieszę się, że brat prowadzący, brat Marek przeczytał z 12 rozdziału od 2 wiersza, a ja przeczytam kolejny, 3 wiersz. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Kochani, Duch Święty, którego Pan Jezus obiecał dać, posłać, jest między innymi właśnie tą radością zbawienia, z radością, tym zdrojem zbawienia. Najważniejszym darem, jaki Bóg daje nam, jest dar samego Pana Jezusa Chrystusa i On jest tym źródłem. Kiedy Samarytanka spotkała się z Nim u studni, tam w Samarii, kiedy Pan Jezus powiedział, że musiał przechodzić przez Samarię, Samarytanka znalazła to, czego szukała od tak wiele, wiele lat w swoim życiu. Nic nie mogło zaspokoić jej życia, dopóki nie znalazła Jezusa Chrystusa, który objawił się jej, pokazał, kim On jest dla niej, pokazał, że jest kimś więcej niż ona sobie wyobraża, że jest
tym, który zna każdy szczegół jej życia i potrafi zaspokoić każde jej pragnienie. Jest tym oczekiwanym Mesjaszem, którego ona również oczekiwała, a więc gdzieś tam w głębi oczekiwała na kogoś, kto przyjdzie i rozwiąże jej problem. I znalazła. Znalazła źródło, znalazła tego, który potrafił rozwiązać jej problemy. Znalazła Jezusa Chrystusa. I kochani, to jest to, co jest najważniejsze w naszym życiu. Znaleźć Jezusa Chrystusa, to znaleźć źródło zbawienia. Ale z tego źródła, to źródło zbawienia jest jeszcze więcej w tym źródle zbawienia. Jest coś, co powoduje, że nasze życie zaczyna kwitnąć. Nasze życie jest przyozdobione w moc tego zbawienia, w radość tego zbawienia. Kochani, chciałbym powiedzieć, że kiedy czytamy o Panu Jezusie, to jest powiedziane o tym, że On został uwierzytelniony, że Jego służba, Jego całe życie zostało jak gdyby potwierdzone, sprawdzona autentyczność Jego działania przez coś specyficznego, o czym zaraz powiem. Kochani, potrzebujemy właśnie czegoś, co nasze zbawienie będzie wyrażane w sposób taki, że nic nie zatrzyma nas, abyśmy mogli wyrażać to, co przeżywamy z Bogiem właśnie w taki sposób, aby stało się błogosławieństwem dla innych. Kiedy apostoł Paweł doświadczył spotkania z Jezusem Chrystusem, on przeżył niesamowicie to spotkanie, ale pomimo tego, że miał tak bardzo spektakularne to spotkanie z Jezusem Chrystusem, jest powiedziane, że on musiał udać się w pewne miejsce i tam oczekiwać, aby tam mu więcej rzeczy powiedzieli. I my wiemy, że był tam prorok, który poszedł i pomodlił się o apostoła Pawła i powiedział mu, że ty musisz zostać napełniony Duchem Świętym. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, a może przeczytam ten fragment. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I dopiero potem czytamy, że apostoł Paweł rozpoczął swoją służbę. Kochani, apostoł Paweł po napełnieniu Duchem Świętym od razu otrzymał swoje powołanie, aby zwiastować Ewangelię. Właśnie zwiastowanie Ewangelii było tym jego powołaniem. Powołanie jest jak rzeka, której się nie da zatrzymać. I apostoł Paweł w pewnym momencie mówi: biada mi, jeśli bym nie zwiastował Ewangelii. Nie wiem, czy zastanawialiśmy się dlaczego. Apostoł Paweł nie dlatego głosił Ewangelię, że ją musiał głosić, ale dlatego, że w tym w powołaniu, które miał od Boga, czuł się spełniony. I tam w tym powołaniu było namaszczenie Ducha Świętego, namaszczenie do wykonywania Bożych dzieł. I on został wypełniony najpierw Duchem Świętym. Bez tego wspomagania Ducha Świętego nie był w stanie wypełnić tego powołania, do którego go Bóg powołał. To tak jak samochód bez wspomagania. Możemy jechać samochodem bez wspomagania, ale wiemy, jak bardzo to jest uciążliwe, w niektórych sytuacjach wręcz bardzo trudne. Ale gdy mamy wspomaganie w samochodzie, wtedy bardzo się nam łatwo, dobrze jedzie. I tak samo jest, jeśli chodzi o Ducha Świętego. Bóg postanowił, aby nas wspomóc. I czytamy o tym, że zbory Boże, budując się, były wspomagane przez Ducha Świętego i pomnażały się. Były wspomagane. Wiecie, tam wszyscy ludzie w Kościele byli zbawieni. Oni nawrócili się, oni przyjęli Pana Jezusa do swego serca. Ale to im nie wystarczało, aby skutecznie prowadzić życie, zwycięskie życie, aby rozwijać się. Czytamy, że wspomagane przez Ducha Świętego rozwijały się. I to odnosi się do całych zborów, jak i do naszego indywidualnego życia, że każdy z nas powinien być wspomagany.
Dlaczego wspomaganie jest takie ważne? Dlatego, że ma to związek ze sprawą ponadnaturalną. Jest to sprawa ponadnaturalna. Zwiastując Ewangelię, mówimy o czymś, co jest w gruncie rzeczy ponadnaturalne. I spodziewamy się rzeczy ponadnaturalnych. Spodziewamy się, że ludzie się nawrócą, a jest to rzecz ponadnaturalna. Że ludzie na nowo się narodzą, jest to rzecz ponadnaturalna. I Duch Święty pomaga nam to czynić. Spodziewamy się, że Pan dotknie się w sposób ponadnaturalny zarówno tych, którzy słuchają Ewangelii, jak i nas, że wyposaży nas w moc, aby być odważnymi, tam, gdzie są sprzeciwy, aby się ostać. I również spodziewamy się, aby temu zwiastowaniu towarzyszyły ponadnaturalne znaki, znaki i cuda. Dlatego, że Ewangelia to nie jest tylko kwestia nawrócenia, ale Ewangelia, pełna Ewangelia również dotyczy uzdrowienia, wyzwolenia i zwycięskiego życia, chodzenia w zwycięskim życiu. Kochani, ponadnaturalne było urodzenie Jezusa Chrystusa. Ponadnaturalne było działanie Jezusa Chrystusa. Kiedy On chodził na tej ziemi, to my czytamy na każdym miejscu ponadnaturalne rzeczy, które Jezus czynił. Ponadnaturalne było zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ponadnaturalne było zniebowstąpienie Jezusa Chrystusa. I ponadnaturalne będzie przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Amen? Tak, ponadnaturalne. Natomiast jedyna rzecz, która była naturalna, która jest sednem Ewangelii, jest śmierć Pana Jezusa Chrystusa. On umarł w ciele. On umarł naturalnie, w ciele, cierpiał, czuł, tak jak każdy człowiek. Ale my, kochani, jesteśmy, chociaż jest to sedno Ewangelii, którą zwiastujemy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Było to coś naturalnego. To nie było tam jakiegoś aspektu ponadnaturalnego, że Jezus, nie wiem, miał ponadnaturalną moc, żeby to znieść. Tak, anioł go wzmacniał, kiedy był w ogrójcu, modlił się, to było też ponadnaturalne, ale kiedy wisiał na krzyżu, to było całkowicie naturalne. I to jest sedno Ewangelii, ale kochani, Pan Jezus, o Panu Jezusie jest właśnie powiedziane, że On był uwierzytelniony. I przeczytam może z Dziejów Apostolskich drugi rozdział od 22 wiersza. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił, czyli potwierdził autentyczność, sprawdził. Uwierzytelnił, czyli potwierdził autentyczność, sprawdził. Przez co? Przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. I przeczytajmy jeszcze list do Hebrajczyków, drugi rozdział, trzeci i czwarty wiersz. To jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Kochani, widzimy tu pewną otoczkę, która towarzyszy tak wielkiemu zbawieniu, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Otoczkę, która właśnie towarzyszy zbawieniu. Jest to otoczka Ducha Świętego. Otoczka Ducha Świętego. Czasem w naszym życiu pojawiają się różne momenty, jakieś trudniejsze sytuacje, trudniejsze chwile, kiedy zaczynamy wątpić. Wątpić w Bożą realność, Bożą jak gdyby, Boże nawet zbawienie. Zaczynamy zastanawiać się, Boże, gdzie Ty jesteś?
gdzie jest Twoja moc i tak dalej. Takie miał momenty Jan Chrzciciel. I kiedy on miał w takim momencie zachwiania, Jezus mówił mu o czymś, co było ponadnaturalne. Mówił mu o tej otoczce. Mówił mu o tym, że chromi chodzą, ślepi widzą, ubogim jest zwiastowana Ewangelia. I Janowi Chrzcicielowi to wystarczyło. On uświadomił się, że Jezus Chrystus to nie jest ktoś tam, ale że to jest ktoś naprawdę, kto w mocy Ducha Świętego czyni rzeczy wielkie. I kochani, Pan Bóg każdemu wierzącemu przeznaczył właśnie taką otoczkę ponadnaturalności. I On chce, żebyśmy czerpali ze zdrojów zbawienia właśnie tą moc, którą przeznaczył dla nas, moc Ducha Świętego, abyśmy byli zanurzeni w Duchu Świętym, abyśmy mogli zapragnąć tej głębi i mocy Ducha Świętego, aby nasze zbawienie zostało potwierdzane. My wiemy, że Duch Święty, jest powiedziane, że Duch Święty świadczy wespół z Duchem naszym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Wiecie, jeśli nie mamy tego świadectwa od Ducha Świętego, to diabeł może nas okłamać. To Duch Święty wspiera nas. On jest tym pomocnikiem, On jest tym, który nas wspiera. I pamiętam, kiedy ja przeżyłem chrzest w Duchu Świętym, było to już wiele lat temu. I powiem wam, że niesamowite doświadczenie, niesamowite działanie Boga, kiedy można tak naprawdę przeżywać taką bliskość Boga, kiedy człowiek swoim językiem nie potrafi uwielbić Boga i Bóg daje nam inne języki. Bóg wspiera nas przez Ducha Świętego i cały czas towarzyszy nam Duch Święty. Daje nam dar języków, abyśmy się mogli modlić, abyśmy mogli, tak jak jest powiedziane, że kto językami się modli, samego siebie buduje. Nieraz żona mi mówi, słuchaj, ty w nocy modliłeś się i modliłeś się język na językach. Ja mówię, ja nic nie wiem, ja spałem. A mówi, no tak modlisz się, nieraz w nocy cię słyszę właśnie. To jest niesamowite, że Duch Święty nas wspiera w naszej wędrówce. My nawet nie wiemy, jak i o co. Tak jak Boże Słowo mówi, że my nie wiemy, o co się modlić, a Duch Święty wspiera nas w tej wędrówce i On wie, o co się modlić. To jest niesamowite. Myślę, że tego doświadczacie, że również to wspieranie Ducha Świętego doświadczacie, że doświadczacie tej otoczki, która towarzyszy zbawieniu. Bo tak jak mówię, centrum jest krzyż, centrum jest śmierć Jezusa Chrystusa. Ale bardzo koniecznym, wręcz Pan Jezus powiedział, że to jest konieczną rzeczą, aby to nasze zbawienie było umocnione, abyśmy byli mocni w tym zbawieniu i abyśmy byli efektywni, aby ta woda zbawienia mogła dalej się wylewać na innych. Jakie jest największe pragnienie Jezusa Chrystusa wobec osób niezbawionych? Jakie jest największe pragnienie Jezusa Chrystusa wobec osób niezbawionych? Myślę, że nie jest to trudne pytanie, ale największym pragnieniem Pana Jezusa wobec osób niezbawionych jest to, aby byli zbawieni. Amen. Bo po to Pan Jezus przyszedł. I jest powiedziane, że za mękę swojej duszy ujrzy światło i Jego poznaniem się nasyci. W Izajaszu 53:11. Pan Jezus ujrzy światło za mękę swojej duszy i Jego poznaniem się nasyci. To jest coś, co najbardziej nasyca Pana Jezusa, jeśli widzi kolejne dusze, które są zbawione. Ale teraz pomyślmy, jakie jest największe pragnienie wobec osób zbawionych? Już te, które należą do Niego. Pomyślmy o tym. Jakie było największe pragnienie Pana Jezusa wobec osób zbawionych? Kiedy Pan Jezus był na tej ziemi, czytamy o tym w Ewangelii Łukasza 12:49. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. Biblia Tysiąclecia mówi, jakże bardzo pragnę, aby już płonął. Bardzo pragnę. Ogień. Kochani, czego Pan Jezus nie był w stanie dokonać, będąc na ziemi? Skoro Biblia mówi, że zabrakłoby ksiąg do opisania wszystkiego, co on czynił,
czego Pan Jezus nie był w stanie dokonać jednak będąc na ziemi. Zauważamy, że jednej rzeczy Pan Jezus nie mógł dokonać. On właśnie to powiedział w tym pragnieniu. Chciałbym ogień rzucić i pragnąłbym, aby już płonął. Ale jeszcze to nie może się wydarzyć. Dopóki nie przejdę przez śmierć, przez grób i przez w niebo wstąpienie. Dopóki nie wrócę do Ojca, to się nie może zdarzyć. Dopóty to się nie stanie. Dopiero wtedy Jezus mógł i objął urząd kogo? Urząd Chrzciciela Duchem Świętym. Dopiero wtedy, kiedy przeszedł przez śmierć, przez grób, przez zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, wtedy dopiero objął urząd Chrzciciela w Duchem Świętym. I to było to gorące pragnienie Jezusa. To gorące, aby ogień, który był w Nim, ta pasja, która była w Nim, moc, która była w Nim, mogła stąpić na nich. Dlatego powiedział, nigdzie się nie ruszajcie, dopóki nie weźmiecie mocy Ducha Świętego, nic nie róbcie. I to było jego pragnieniem. Chciał, aby jego naśladowcy również to samo mieli. Dlaczego? Dlatego, że Jezus był ograniczony w ciele. Musiałby jeszcze, nie wiem, ile lat działać, żeby dotrzeć. I tak by nie dotrzeć, nie dotarł do wszystkich. Dlatego jest Pan Jezus powiedział, lepiej będzie, jak ja odejdę, lepiej dla was, bo jak ja odejdę, to znowu do was przyjdę, ale w Duchu Świętym. Halleluja. W Duchu Świętym. I ten sam ogień, który palił się w Jezusie, on rozpali was i będzie płonął. On, Duch Święty, przekona o grzechu, sądzie, sprawiedliwości. On dokona to, co Jezus zaczął dokonywać. On zrobi poprzez Kościół więcej, przez was więcej, niż ja sam zrobię. I dlatego czytałem na samym początku to wezwanie Pana Jezusa. Kto pragnie, niechaj przyjdzie do mnie i pije. I to mówił o Duchu Świętym, który jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie był jeszcze uwielbiony. On to oczywiście mówił w sposób bardzo symboliczny. Było to ten czas, w którym obchodzono było święto, to było święto szałasów i tam były pewne ceremoniały, które nawiązywały właśnie do Ducha Świętego, gdzie wiązało się to z wylewaniem, ofiarowaniem wody na ołtarz. Wody, która była czerpana z sadzawki Syloe, sadzawka Syloe znaczy cicho płynące wody. I ta woda była ofiarowana na ołtarzu. I Jezus jak gdyby sam powiedział, ja jestem tą żywą wodą. Ja jestem tą żywą wodą. Ja mogę dać wam tą żywą wodę. Ale najpierw ja muszę być ofiarowany. Jak jest powiedziane w psalmie, że rozlany zostałem jak woda. Pan Jezus na krzyżu został, wylana została krew i woda. Ofiarowana została krew i woda. Ale później została darowana inna woda. Woda Ducha Świętego. Halleluja. I Pan Jezus mówi o pragnieniu. Dlatego uważam, że powinniśmy troszkę zwrócić uwagi na temat pragnienia, dlatego że jest to warunek konieczny, aby otrzymać Ducha Świętego. Ja nie chciałbym właśnie odbiegać za bardzo od tematyki, którą ostatnio w naszym zborze mamy, a jest to nie tylko tematyka, ale chcemy przeżywać praktycznie i ostatnio we wtorek wiem, że wielu z was wychodziło tu na modlitwę i przyjmowało Ducha Świętego, otrzymywało chrzest Duchem Świętym. Wierzę, że będziecie mieć czas na świadectwa, że będziecie się dzielić, jak przeżyliście chrzest Duchem Świętym. Dlatego chciałbym jeszcze mimo wszystko kuć żelazo póki gorące. Chciałbym dać możliwość tym, którzy jeszcze nie przeżyli chrztu w Duchu Świętym, tym, którzy nie przeżyli pełni Ducha Świętego, którzy pragną zanurzyć się w wodach Ducha Świętego, aby towarzyszyła im to wspomaganie Ducha Świętego,
ta ponadnaturalność bardzo potrzebna. Dlatego, że Ewangelia, jak powiedziałem, jest ponadnaturalna, jest, głosimy rzeczy, które są ponadnaturalne, ale dotyczą naszego życia, naszego zbawienia, które też jest ponadnaturalne. Dar życia wiecznego jest czymś niezrozumiałym dla nas. Wieczność jest czymś dla nas niezrozumiałym. Bez Ducha Świętego nie potrafimy tego zrozumieć. W ogóle nie potrafimy zrozumieć, kim jest Bóg. Jak jest powiedziane, że nikt nie wie, kim jest Bóg, jeśli Duch Święty mu tego nie objawi. To Duch Święty objawia. A więc wróćmy do pragnienia. Na jakie pragnienie Jezus odpowiada? Jakie trzeba mieć pragnienie? Z czego ono powinno wypływać, aby otrzymać Ducha Świętego, moc Ducha Świętego? Jakie pragnienie powinno być w naszym życiu? Wiecie, czytamy pewną historię o Szymonie, czarnoksiężniku, który był pod wrażeniem pewnych rzeczy, które się działy, pod wrażeniem cudów i w ogóle działania Ducha Świętego. Widział, jak Duch Święty bywa udzielany przez włożenie rąk. I wiecie, on miał też pragnienie Ducha Świętego, ale motywacje były zupełnie złe. Dlatego, że on chciał otrzymać Ducha Świętego po to, żeby mógł innym udzielać Ducha Świętego. Po to, żeby on był gdzieś tam wywyższony, a nie Jezus Chrystus. Dlatego on jak gdyby chciał zastąpić rolę Pana Jezusa. A tą dawcą jest Pan Jezus Chrystus. My jesteśmy tylko kanałami. Ale on mówi, dajcie i mnie tą moc, abym na kogo ja ręce położę, ten też otrzymał moc. Więc to było jego złe motywacje, złe pragnienie. I Jezus, kiedy patrzymy się, jakie powinno być nasze pragnienie, czy z czego powinno ono wypływać, czytamy i odpowiedź znajdujemy w Ewangelii Jana, kiedy powrócimy do fragmentu rozmowy Pana Jezusa z Samarytanką, kiedy Pan Jezus mówi wyraźnie, kiedy możemy mieć pragnienie Bożej pełni, Bożego Ducha, mówiąc skrótowo. W 4 rozdziale w Ewangelii Jana, w 10 wierszu czytamy tak. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Czyli inaczej mówiąc, wtedy sama miałabyś pragnienie. Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, sama byś poprosiła, sama byś miała pragnienie. A więc tu jest klucz do pragnienia. Poznać dawcę. Osobiste poznanie Jezusa wzbudza pragnienie posiadania tego, czego On miał. Jezus dał się jej poznać jako prorok, objawił jej szczegóły życia, że miała 5 mężów i tak dalej, a ten 6, z którym żyła, to nie był jej mąż. W końcu Jezus dał się jej poznać bliżej, jako Zbawiciel, jako Mesjasz. I dlatego ona uświadomiła sobie, że rozmawia z kimś wyjątkowym, że spotkało ją szczęście, że to są jej 5 minut, które musi wykorzystać. Nie mogła wręcz uwierzyć, że spotkała na swojej drodze Mesjasza, tego, który przekroczył wszelkie bariery kulturowe, dlatego że jak wiemy, Pan Jezus przyszedł do Samarytan, gdzie Żydzi nie obcują z Samarytanami. I przyszedł o takiej porze, o której nikt by nie przyszedł do studni. O 12 w południe, w skwar. Dlatego ona tam przychodziła, bo się wstydziła za swoje życie. I Pan Jezus przełamał te bariery kulturowe. Pokazał jej, że jej życie jest czymś ważniejszym niż te wszystkie zasady i tak dalej, i tak dalej. I Pan Jezus objawił się jej jako ten, który potrafi osobiście rozwiązać jej wszystkie problemy. Miała właśnie takie wewnętrzne przekonanie, że znalazła mistrza. I co ona zrobiła? Pobiegła i oznajmiła to innym. Wiecie,
Ktoś, kto doświadczył prawdziwość spotkania z Bogiem, nie może tego zatrzymać dla siebie. To jest niemożliwe. To jest czymś naturalnym, że człowiek się zaczyna dzielić z innymi o tym, co sam doświadczył w swoim życiu. Doświadczyliśmy już przebaczenia. Wierzę, że większość z nas doświadczyła przebaczenia. Wiemy, jakie to jest dobre. Ja chcę również mówić innym o przebaczeniu. Bo ludzie męczą się w swoich grzechach i nie wiedzą, co z tym zrobić. Chodzą pod ciężarem, przybici swoimi grzechami, oskarżeniami diabła, który ich skutecznie oskarża, dlatego że nie wiedzą, w jaki sposób pozbyć się tych oskarżeń, w jaki sposób pozbyć się tego ciężaru. I naszą rolą jest to, abyśmy im pomagali, takim ludziom, aby powiedzieć im, w jaki sposób mogą być uwolnieni od ciężaru grzechu, potępienia. To jest coś wspaniałego. Jeżeli doświadczyliśmy napełnienia Duchem Świętym, powinniśmy też innych zachęcić do tego, że to jest dobre, że to jest bardzo dobre, że to jest super, że to jest coś, co Bóg przeznaczył. Kiedy czytamy o tym, że Bóg prości, a będzie wam dane, tak? O ileż bardziej Ojciec wasz da wam dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A inny ewangelista mówi, na tym miejscu dobre jest Duch Święty. Duch Święty. Powiem, że to, co najlepsze Bóg nam daje, to właśnie w Jezusie Chrystusie jest powiedziane, że On nas ubogaca wszystkim, co jest potrzebne nam do życia i pobożności. Ale właśnie tym jest Duch Święty. I ona to usłyszała i co zrobiła? Pobiegła, aby oznajmić innym. Jej towarzysze też uwierzyli jej opowiadaniu, ale postanowili zrobić coś więcej. To im nie wystarczyło. Gdzieś był jakiś niedosyt. Oni postanowili, że poznają Jezusa Chrystusa osobiście. Więc przyszli do Jezusa, całe miasto prawie, i mówi, zostań u nas. I został, jest powiedziane, u nich przez 2 dni. I co oni później powiedzieli? Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, mówią do tej kobiety. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Sami doświadczyli Jezusa. A więc sami go poznali. Przez co? Czytamy o tym przez naukę Jego. Kiedy czytamy tam ten fragment. Przez naukę Jego. Poznali Jezusa Chrystusa przez to, co mówił. Przez to, jak uczył. Przez naukę Jego. No bo jak można kogoś poznać, jeżeli się z nim nie rozmawia, jeżeli się z nim nie przebywa, jeżeli się nie poznaje tego, co on mówi, co on myśli. Jak można poznać? I to jest dla nas również wielka, wielka lekcja. Że Pan Bóg pragnie, abyśmy poznawali Pana Jezusa Chrystusa osobiście, abyśmy Go doświadczali. W jaki sposób? Przez naukę Jego. Jest Boże Słowo, mówi nam, jeśli ktoś wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, ten będzie skuteczny w swoim działaniu. Jeśli ktoś wejrzał w doskonały zakon wolności, jeżeli poznałeś, kim jest Jezus Chrystus, to żywe Słowo, Jezus Chrystus i trwa w Nim, będzie błogosławiony w swoim działaniu. A więc Bóg chce, abyśmy Go poznawali. Jest to priorytetowe, osobiste poznanie Pana jest priorytetowe. Jezus objawił się Samarytance i ona doświadczyła, ona zapragnęła być tak jak Jezus Chrystus. Poznając Jezusa rodzi się pragnienie, aby być takim jak On. Takim jak On. Trudno poznać Jezusa Chrystusa i nie zapragnąć tego, czego On miał. To jest bardzo trudno. Naprawdę trzeba być totalnie niewrażliwym i obojętnym, ignorantem, żeby poznać Jezusa, kim On jest i nie zechcieć mieć tego samego, co On miał. Być pełen Ducha Świętego. I naszym zadaniem jest, już jako ludzi wierzących, również cały czas poznawać naszego Pana i co? Chcieć być takim jak On. Takim jak On. Pełen jakim? Ducha Świętego. Pełen Ducha Świętego. Jakim był Pan Jezus? On miał pasję. On miał pasję. Główną Jego pragnieniem było żniwo. Było widzieć niezbawionych zbawionymi. To była jego pasja, niezbawionych widzieć niezbawionymi, a tymi, którzy są zbawieni, aby byli pełni Ducha Świętego.
I gdy przechodził, rozmawiał z tą Samarytanką, przyszli uczniowie, przynieśli coś mu do jedzenia, a on mówi: oj chłopaki, wy nie wiecie, co mnie karmi, wy nie wiecie, co mnie syci. Moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca, który mnie posłał. To mnie syci, to mnie rusza. To jest moje spełnione pragnienie, być w woli Boga, być w woli Ojca. A więc Pan Jezus zapalił tą jedną Samarytankę, a ta Samarytanka zapaliła innych. I przyszli wszyscy z miasta, a oni z kolei innych. Wiecie, to był ogień zbawienia. To nie był jeszcze ogień Ducha Świętego, o którym czytamy, że zstąpił w Dzień Zielonych Świąt. Ogień, płomienie ognia stąpiły na Duch Święty w postaci płomyków ognia stąpił na wierzących. Ale ta pasja, ta gorliwość już gdzieś była. Ludzie doświadczyli tego, że mają życie, że znaleźli życie, że znaleźli skarb. Pan Jezus mówi o żniwie. Jego pasją było żniwo. I Pan Jezus mówi: wy patrzycie na żniwa i mówicie, że jeszcze 3 miesiące, a popatrzcie, żniwo już dojrzałe. Żniwo już jest dojrzałe. Dla człowieka, który ma pasję, który jest wypełniony ogniem i pragnieniem widzieć zbawionych, żniwo jest cały czas. Amen? Cały czas. Taki człowiek cały czas widzi żniwo. Nie mówi: a tu takie przeszkody, to takie, jeszcze nie ma czasu, żniwa i tak dalej. Nie, żniwo jest cały czas. Pan Jezus widział to żniwo i to była Jego pasja. On chciał, żeby te spichlerze zostały w niebie już zapełnione, żeby się rozpoczęło to żniwo. I On pragnie, abyśmy mieli tą pasję żniwa. Żniwo wielkie, ale robotników jest powiedziane co? Mało. Dlaczego? No bo brakuje tej pasji, brakuje mocy Ducha Świętego. Tego, co by nas paliło, co by nas pchało do działania, do tego, aby zanieść tą świeżą, radosną nowinę o Jezusie Chrystusie. I również, aby doświadczać tej otoczki koło zbawienia. Ja to nazywam właśnie taką otoczkę, która potwierdza zwiastowane słowo, tak jak Boże Słowo mówi, że zbawienie jest potwierdzane przez znaki i cuda. A więc zastanawialiśmy się, co jest takim jak gdyby głównym kluczem, jakie powinno być nasze pragnienie. Pragnienie pochodzi z poznawania Pana, z poznawania osobistego Pana. Jeżeli nie ma w nas pragnienia, jakie było w Jezusie Chrystusie, aby iść, nieść dobrą nowinę innym, to prawdopodobnie nie poznaliśmy dostatecznie naszego Pana. Nie wiemy, co jest w Jego sercu, jaka jest Jego pasja, jakie jest Jego główne zamierzenie. I dlatego chcielibyśmy Pana prosić, abyśmy Go mogli więcej poznać, Jego pragnienia, aby Jego pragnienia stały się naszymi. Kiedyś przyjechał tu pewien ewangelista chyba do naszego zboru i mówił o pragnieniu. I mówił taki przykład, że jakiś był mąż Boży, którego Bóg wielce używał, i był ktoś, kto bardzo, bardzo chciałby tak samo być używany. I mówi: powiedz mi, co ty robisz, że Bóg cię tak używa? Co ty robisz, że Bóg cię tak bardzo używa? A on mówi: no ja mam bardzo wielkie pragnienie, aby Bóg mnie używał. I wszystko robię, aby Bóg mnie używał. A on mówi: jak wielkie masz pragnienie? Wziął go nad brzeg stawu czy jeziora, wrzucił go do wody i trochę go tak podtrzymał pod wodą. I jak już zaczął tonąć, czy zaczął się dławić, to zaczął krzyczeć i wołać. I mówi: a no właśnie, tak wielkie musisz mieć pragnienie Bożych rzeczy. Tak wielkie musisz mieć pragnienie, wtedy Bóg cię będzie używać. Wiecie, priorytetową rzeczą jest właśnie to, aby poznać Pana, aby osobiście Go poznać.
Pan Jezus jest dla nas wszystkim, czego potrzebujemy. Znalazłszy Pana Jezusa, znaleźliśmy skarb. On jest tym, czego potrzebujemy, tym wszystkim. Zbawicielem, uzdrowicielem, wyzwolicielem, zaopatrzycielem, pasterzem, orędownikiem, tym, który się wstawia za nami, ale również jest chrzcicielem w Duchu Świętym. W Nim ukryte są wszystkie błogosławieństwa. Ubłogosławił nas w Chrystusie Bóg wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Ale przyjmując Go do serca Pana Jezusa, nie oznacza to, że automatycznie mamy wszystko, to wszystko, że to mamy, że tak powiem, że to już jest naszym udziałem. Tak, w Nim mamy wszystko, ale Piotr powiada, że korzystamy z tego błogosławieństwa przez poznanie Jezusa Chrystusa. Czytamy w drugim liście Piotra 1:3. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez co? Przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. A w tłumaczeniu słowo życia mamy taki fragment napisany. Jeśli chcecie doznawać od Boga coraz więcej dobroci i pokoju, starajcie się wciąż lepiej Go poznawać. I gdy tak będziecie czynić, On swoją mocą będzie wam udzielał wszystkiego, co jest potrzebne do prowadzenia przykładnego życia, nie szczędząc własnej chwały i dobroci. I tak jak powiedziałem, praktyczny sposób poznawania naszego Pana to jest właśnie oglądać Go. Oglądać Go, tak jak Samarytanie pragnęli Go widzieć. Oni przyszli do Niego, tak jak Grecy powiedzieli, chcemy Jezusa widzieć. My nie chcemy tylko o Nim słyszeć, my Go chcemy widzieć. Tak praktyczną rzeczą jest właśnie poznawać Go przez Słowo Boże. Jest powiedziane, że kto wejrzał, ten poznał. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Pan Jezus tylko może zaspokoić Twoje i moje pragnienie. To fizyczne pragnienie, ale przede wszystkim duchowe. I my potrzebujemy więcej Bożego Ducha w naszym życiu. Potrzebujemy tego zaspokojenia naszego pragnienia, które mamy, kiedy jesteśmy w miejscu Bożej woli, kiedy jesteśmy na miejscu Chrystusowym, jak jest powiedziane, na miejscu Chrystusowym. Pan Jezus powiedział, weźmijcie moc Ducha Świętego, starajcie się też usilnie o dary Ducha Świętego. Jest powiedziane, usilnie się starajcie o dary Ducha Świętego. Ja wierzę, że Pan chce nas zachęcić na nowo. Pomimo tego, że słyszeliśmy już podobne wezwanie we wtorek i będziemy słyszeć jeszcze na pewno we wtorek, ale moje serce jest poruszone tym słowem, aby nasze pragnienie było zaspokojone. Aby nasze pragnienie było tak zaspokojone, żebyśmy mogli powiedzieć, że tak, jestem w miejscu, gdzie mogę odpoczywać, w miejscu, gdzie czuję się całkowicie spełniony. Czy czujesz się całkowicie spełniony tam, w tym miejscu, gdzie jesteś? Czy może mówisz, czuję, że czegoś mi brakuje jeszcze, że brakuje mi tej mocy Bożej, że brakuje mi tego, aby wiernie naśladować Pana Jezusa, aby iść tą drogą, którą On wyznaczył dla mnie, aby się czuć tak jak ryba w wodzie, aby powiedzieć, tak, to jest miejsce, w którym się czuję najlepiej, w którym czuję się spełniony. Jeżeli się nie czujesz jeszcze tak, to dzisiaj jest czas, aby przyjść i powiedzieć, Panie, pragnę być w tym miejscu, w którym Ty chcesz mnie widzieć, pełnym Ducha Świętego, tego, z którego będzie wypływać woda życia, woda Ducha Świętego, z którego będą wypływać słowa zachęty. Wiecie, Samarytanka nie usłyszała żadnego słowa potępienia, żadnego oskarżenia, ale usłyszała słowa zachęty. Usłyszała słowa nadziei, że Bóg ma miejsce w sercu dla niej, że jest dla Niego tak ważna. Ludzie dzisiaj tego pragną usłyszeć. Ale Bóg potrzebuje naszych serc, naszej gotowości, abyśmy byli tymi, którzy poznają serce Pana Jezusa, poznają Jego pragnienie i aby ta pasja
ogień Ducha Świętego się na nowo rozpalał w naszych sercach. Myślę, że tu nie chodzi o takie jednorazowe przeżycie chrztem w Duchu Świętym, bo ja wierzę, że wielu z nas przeżyło chrzest w Duchu Świętym, ale myślę, że powinniśmy nieraz odnawiać tą pasję, to pragnienie pełności Ducha Świętego. Powinniśmy każdego dnia właściwie prosić: Panie, nie chcę iść dzisiaj w ten świat bez pełności Twojego Ducha Świętego. To powinno być modlitwą każdego dnia dla każdego z nas. To jest moją modlitwą i ja chcę się tak modlić. Ja nie chcę iść bez pełności Ducha Świętego, dlatego że sam nie jestem w stanie rozwiązać jakichkolwiek ludzkich problemów. Wiecie, ludzie nie czekają na ludzkie rozwiązania. Oni potrzebują czegoś więcej, dlatego że diabeł myśli jak ludzie, ale ludzie potrzebują Bożych myśli, Bożego rozwiązania. Diabeł zawsze potrafi zmanipulować, zawsze podrobić to, co jest ludzkie, ale nie potrafi zmanipulować tego, co jest Boże, co jest rozwiązaniem od Boga. Dlatego powinniśmy się modlić: Panie, daj mi Twojego Ducha, abym miał słowa, które pochodzą od Ciebie, abym miał rozwiązanie, które pochodzi od Ciebie. Ja wiem, że dzisiaj wielu czeka na właśnie takich, którzy będą pełni Ducha Świętego. Życzę tego każdemu z Was i sobie, nie tylko życzę, ale chcę, abyśmy się na koniec pomodlili o pełność Ducha Świętego dla tych, którzy już przeżyli chrzest Duchem Świętym, ale może potrzebują takiego odnowienia w Duchem Świętym, aby ten ogień Ducha Świętego przepełnił nas na nowo, aby wypełnił nas tą gorliwością, tą pierwszą miłością, tą świeżością, odwagą, abyśmy mogli widzieć żniwo, dlatego że żniwo jest wielkie. Żniwo jest wielkie. Ja tego sam potrzebuję, ale myślę, że niektórzy z Was też.